dofinansowanie do każdej kategorii pompy ciepła w domach indywidualnych. Tu musiałem dopłacić 408, tu musiałem 325 zł dopłacić. Wzrost kosztów w przypadku gospodarstw, które się ogrzewają energią elektryczną, będą gigantyczne. Się okazuje, że ci, co mają pompę ciepła, no są tak jakby pokrzywdzeni, tak? Za opieszałość w realizacji kluczowych działań na rzecz bezpieczeństwa państwa, kiedyś się płaci. Za historię nie odpowiadam, jesteśmy tu od 13 grudnia. Prąd drożeje, będzie drożało wszystko, no bo na prądzie się opiera. Polacy zobaczą, ile naprawdę kosztuje wytworzenie energii elektrycznej w Polsce i to będzie bardzo bolesne. To co ja mam ludziom powiedzieć, że obiecać, że wszystko naprawię w tydzień? Nie naprawię, to by było kłamstwo. I co ma Kowalski teraz zrobić? No, płakać i płacić. Czyli na razie bez konkretów. No, gdyby pan wspomniał, że chce pan konkrety na dzisiejszą rozmowę, może bym je przygotowała.